Jadą ludzie na Sylwestra. U nas sypie cały czas śnieg, jest zasypane. Jest pięknie, jest, ja wiem, 10 cm śniegu i sypie cały czas. Także nie wyjeżdżają o 12 najpóźniej. I tutaj w tapierze. No też jest elegancko, bo jest ładnie. Nie, dobra, zostawmy to. Tak, bo lepiej nie kombinować, bo jak ty nie miałeś do góry, to też to, wiesz, tak przy... To była całkiem inna fryzura już, no nie? No. Ciocia stoi w korku, a ja się ubieram. Jest super, a będzie jeszcze lepiej. A ja takim wielkim autobusem pojadę. Jopi. Wiesz co, lepiej się czuję. Natomiast Bogdan zestresowany widocek taki. A ty jak tam? Jedź powoli, kochana. Nie, spokojnie. Ja wczoraj mierzyłam sukienkę, przytyłam po świętach, nie mogę się zapiąć. Na Zakopiance, Klaudia jechała przez Wieliczkę i dużo ludzi przez Wieliczkę jeździ. Dobrze, no się mam, to jadę przez Stoszowice. Dobra. Dobra, no to buzior, pa. Żono, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, życzymy wam dużo, 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 dużo miłości. Dzieci. Serduszka, kochajcie się najmocniej jak możecie. Nie zapominajcie tego, że jesteście dla siebie najważniejsi. Więcej dzieci. Dużo, dużo dzieci. Całujemy mocno. No cóż, jeżeli chodzi o odnośnie nocy poślubnej, pana młodego, panie młody, prosimy, aby pan nocy poślubnej po prostu nie przespał. Jak to bywa w zwyczaju. Wie pan co, ja nie wiem, czy bocian na stole może pomóc. Najważniejsze, żeby bocian w spodniach pomógł.
Chciałbym tak powiedzieć jako kolega dobry... Dobry? No, taki se. Kolega Bogdana. I tak jest pyszny. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Generalnie obiku jest jedna prawda, że chłopak ma serce do, serce do alkoholu, ale głowy nie ma. Boguś kocha spanie. Spanie kocha naprawdę spanie. I w każdej sytuacji. I bardzo lubi przybić gwoździe, ale jemu się to wybacza, bo naprawdę każdy Bogusia zna. No, więc może moja żona bardziej dopowie. Ale Boguś, pozdrawiamy cię z Kawalerskiego. Mało co pamiętasz, ale to nie jest najważniejsze. Ważne, że się wyspałeś wreszcie po tej zagranicy. Niestety prawda jest taka, że przeszedłem całą salę, jego nie ma. No, więc czyli potwierdziło się to, co pierwsze powiedziałeś. Nie, bo pani młoda tu jest, więc to jest niemożliwe. Potwierdza to również fakt, że podczas Kawalerskiego... Dobra, nie. Bogdan Aleksandrowicz... Nie, on jest na Kawalerskiego. Nie, zakończył Kawalerskiego o 19, powiedzmy no. Kulturalnie. Następnego dnia? Nie, tego samego.